Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Michu 10 i zapraszam na kolejne spotkanie z tego, z mojej kultowej serii na kanale, czyli Pool Beats Transport Simulator. Mam rację. W serii Pool Beats Transport Simulator spotkaliśmy się w poniedziałek lub we wtorek. Dlaczego? Dlatego, że w piątek nie było żadnego filmu. Ale za to dzisiaj jest piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. Weekendunio, czas zacząć. Chyba. Piątek, tak, piątek, piąteczek, piątek. Moi drodzy, jest ten piątek. Piąteczek, piątunio i jest kolejny odcineczek z BTS. Chociaż niekoniecznie, bo wy ten odcinek będziecie widzieć dopiero jutro. A ja dopiero teraz nagrywam, kiedy nagrywam w piątek. Moi drodzy, gdy to nagrywam, mam już te 50 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo serdecznie za tą liczbę, ale dalej, moi drodzy, nie przedłużając, zaczynamy taksówką. Pojedziemy sobie tak i deszczem. Więc tak, moi drodzy, dziękuję wam za 50 subskrypcji na kanale. No niestety, special miał być wtedy, kiedy będzie to 50 subskrypcji, ale to by wypadało dzisiaj, wczoraj to było 50 subskrypcji, to dzisiaj jest piątek, to dzisiaj by był film z tego specjala. No niestety tego specjala nie będzie. Przepraszam bardzo, nie będzie. Bo dopiero wczoraj dostałem te 50 subskrypcji. I mój drogi, no w jeden dzień bym nie zrobił tego special edition film. I dlatego będzie prawdopodobnie albo za tydzień, albo za dwa. Mój drogi, pozdrawiam Bernie.pl2019 z World of Tanks, a z YouTube po prostu Bernie za informację co do Wota, który zawsze do mnie dzwoni na telefon i mnie informuje: Ty, Michu, posłuchaj, bo jest to nowe wydarzenie, będzie w tym i tym dniu. Moi drodzy, bo ja... walnęłem go. Moi drodzy, ja nie mam czasu śledzić tych wszystkich nowości do tych gier. Do tego PTS, World of Tanks i jeszcze tam inne rzeczy, moi drodzy. Montaż filmów, przygotowania do tych filmów. ITP, ITD, ITP. Ale mi laguje strasznie. Dobra. No, więc moi drodzy, ja nie zawsze mam czas śledzić te nowinki. Czasami nawet oglądam z 2-3 tygodniowym opóźnieniem z tych wydarzeń. Czasami to wydarzenie już jest, a ja dopiero potem oglądam, że będzie jakieś... Jest! Nowe wydarzenie. I tak, moi drodzy, teraz jak tu jestem, to Bernie.pl2019 chciał, żebym zobaczył, czy jak zawsze tutaj to co wyjeżdżam, tu, stąd, to żeby jechać tam i zobaczyć, czy tam jest jakaś dziura, czy co. Tak, też robimy. Koniem. Obawiam się, że tędy nie... No i to jest ten... Moi drodzy, dzisiaj jest sprawa tak, że laguje mi. A teraz w ogóle nie słychać gry. No. Dobra, więc tak, Bernie, to dla ciebie. I dla was. Patrzcie. Widać, że tam jest jakaś dziura. Ale patrzcie, jak jadę, to patrzcie. Jest jakaś niewidzialna ściana, która blokuje mnie. Ale moi drodzy. Co z tego? Ja mogę sobie, moi drodzy, inną stronę sobie, moi drodzy, sprawdzimy. O, możemy, moi drodzy, tylko na wysokości tego drzewa. Dalej już nie. Ale moi drodzy,
Mam jeszcze jedno miejsce, które ja sprawdzę. Dobra. Teraz tak, moi drodzy, pojedziemy sobie trochę nieładnie i popatrzymy sobie na przykład nie, tu między blokami. Czy tutaj możemy przejeżdżać, nie? Ale mnie bardzo interesuje tutaj to. Zobaczcie, jakie mamy pole do popisu. Właśnie wjechałem komuś w dom. No, więc tak to wygląda. Więc bernie.pl. Mit. Nie wiem. Nie, bo ty się pytałeś mnie, czy da się. No to ja odpowiadam, że nie da się. Niestety. Twórcy. No. Widzieliście? Tam koło znaku też była jakaś niewidzialna ściana. What the come on? O nie, słabo bardzo. Świetnie. No. Więc. Patrzcie, tutaj też nie mogę przejechać. Czy co? Może się zblokowałem, czekajcie. Mogę! Więc tak. Mit pod. Dobra, nie wiem, czy mit potwierdzony, czy co, ale. Nie można, po prostu nie można. Patrzcie, zielone światełka cały czas. Wow. Dobra, ale kierunkowskaz to wyłącz. Drodzy, tak myślę, czy nie powrócić do miniserii, taka co była w PTS-ie. Wściekła. No, wsiadaj, babo. Chopie. Naprawdę, myślę, czy nie powrócić do serii Wściekła Taxi, bo były tylko dwa odcinki z tej serii. Nie wiem, moi drodzy, czy powrócić, czy nie. Chcecie, czy nie, żeby powrócić do tej serii Wściekła Taxi? Ja bym bardzo. Nie, ja bym to chciał powrócić do tej serii, bo tą serię mi się bardzo fajnie nagrywało i nagrywać. Fajnie, na pewno mi się będzie. Korzę, moi drodzy. Bez lagów. I wściekła taksi. Nie, moi drodzy, czy nie zrobić kontynuacji. Co? 216 metrów tylko? Co ty, chopie? No nie mogłeś sobie przejść. Co ja, ile ja za to dostanę? Tu tylko błędy. To. No weźcie mu po coś powiedzcie, bo normalnie mieć. No, nawet wysiąść nie chcę. Jak nie trafiłem, jak nie trafiłem. No, i uciekaj mnie, ty pawianie. Co mi przez ścianę przechodzisz? No, zamyka. E, drzwi się zamyka. No, o, zniknął. Gdzie on jest? O, zniknął. No. Więc tak, zrobimy sobie jeszcze jednego pasażera. Czerwone było coś tego. 216 metrów. No. To tyle, ile wiozłem tamtego. 108. No, nawet widzę. I to jest ten sam, co go w poprzednim odcinku potrąciłem na live. Moja sytuacja wygląda tak. Że ja go nawet nie zahaczyłem, on już upadł. Może, nie, no może, dobra, ma dużego, na dużego palca mu najechałem. No i patrzcie, co się stanęło, no, no Boże kochany. I co, co się stało? Dobra, zabili mnie. Naprawdę? No, moi drodzy, no to. No to, moi drodzy, no to. Dziękuję. Czekajcie, mam jakieś foto, Machen? Mam jakieś focie. Aha, z tego mam. To tylko jedną mam focie. Jedna focie. No to dobra, moi drodzy, to. Więc tak. Jeszcze raz. Nie, może nie jeszcze raz. Więc tak, ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że
Jazda taksówką mi się spodobała. Na początku trochę dużo gadałem, bo aż minutę. Ale okej, spoko, loko, roko, foko. Więc ja Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam i cześć! Jeszcze pozwoliłem sobie... Co to za karteczka? Dobra. Moi drodzy, jeszcze pozwoliłem sobie Wam pokazać moje modeliki. Tutaj, moi drodzy, jest mój oczywiście klaps. Tu mamy bardzo plastikowy samolot. Taki coś, on sobie tu spoczywa. Tu mam, moi drodzy, zdjęcie koleżeńskie, którego Wam pokazać nie będę, bo nie wiem, czy się na to zgadzają. Moi drodzy, wyżej mam tabliczkę powieszoną bo 66. No i oczywiście za. Tu mam bardzo amatorsko przyklejoną naklejkę Audi z naszego starego samochodu. I tak, moi drodzy, tu mam autobus ze Szwajcarii. To jest PostAuto. Tutaj ostrość złapni kamera. Dobra. Tu mam, moi drodzy, jak byliśmy na wakacjach. Zobaczcie sobie film Zoo w Zurichu, vlog. I może tak damy pod światło. To jest takie małe, to jest wielkości takiej. Tu mam jeszcze pachołek. Pachołek pozdrawiam. To jest, moi drodzy, taki lew. Nie wiem, czy go zobaczycie. Kamera! Dobra. Moi drodzy, ostrości mi nie chcę złapać. Kamła. O, jest. Tak to wygląda. Zoo Zurich. Tu mamy takiego lwa. O. Moi drodzy, jak potrząśniemy. O, śnieg. To jest bardzo, bardzo popularne i to bardzo długo popularne i to jest, moi drodzy, taki na magnes, a z racji takiej, że ta puszka jest na magnes, to ja sobie to stawiam tak. Moi drodzy, teraz szybko, to jest z gazety kultowa autobusy PRL, PRL-u, to jest Szkoda, Szkoda, tu jest tabliczka z napisem Szkoda, o, Szkoda. Tu mam, moi drodzy, jakiś modelik, tu mam Mercedes MAN, znaczy mam, tu mam taką kolekcję fajną z John Deere'a. Bardzo proszę. Tu mam taki, tu mam Strzela, jakiś tu. Tutaj mam z Poczty Polskiej, a tu mam, właśnie mi klap spadł. Moi drodzy, już jestem, klap jest z powrotem. Bardzo często mi tak spada. Moi drodzy, tu mam John Deere, mam Mercedes. Tu mam taki drugi John Deere. No i tutaj mam takie światełko LEDowe. Michu 10, siema na Michu 10. A teraz, moi drodzy, jak tutaj popatrzycie sobie. O, poczekajcie. Tam mam, moi drodzy, taką tablicę korkową, którą pokazywać Wam nie będę, to mogę pokazać moją podłogę, tu jakiś spinacz. Moi drodzy, mam jeszcze tablicę rejestracyjną, którą możecie znaleźć z mojego Instagrama, poczekajcie, sobie odsunę. O, tak o wygląda. Tu jest ciężarówka PL Michu 10, nie żaden Michał, tylko Michu. O, Michu 10, bardzo ładnie. No więc tak, moi drodzy, to by było, no tam jest część mojej siostry, bardzo.